Reprezentuje pan przedsiębiorców, którzy bardzo skorzystali na tym, że wśród akcjonariatu pojawiły się otwarte fundusze emerytalne. Jak pan ocenia dotychczasową współpracę z takimi współwłaścicielami właśnie na tym polu? No, bardzo pozytywnie to oceniam z tego względu, że dzięki temu, że te instytucje mają duże doświadczenie, działają profesjonalnie, były one w stanie rozpoznać potencjał biznesowy naszej firmy, jakby zrozumiały model biznesowy naszego działania. My przecież nie działamy w Polsce, tylko na rynku w Stanach Zjednoczonych, a co więcej na rynku refundowanym, który jest dość skomplikowanym rynkiem, więc jakby żeby zrozumieć całe otoczenie biznesowe naszej firmy, wymaga to jednak dużego doświadczenia i też chęci do jakby podjęcia ryzyka i zainwestowania w tego typu przedsiębiorstwo. I to już się działo na etapie New Connectu, czyli jakby na relatywnie wczesnym etapie naszego rozwoju. I na przestrzeni tych lat nasze relacje układały się dobrze, też bardzo pozytywnie wpłynęły na sposób zarządzania naszą spółką. Wszystkie te narzucone nam normy zarządzania, które zarówno giełda, jak i OFE wymagają, więc jakby tutaj bardzo pozytywnie postrzegam taką tą współpracę w sumie wieloletnią już.